obecnie, kiedy poszukujemy zdrowej żywności, kiedy bardziej patrzymy na te prozdrowotne właściwości, również zwracamy uwagę na oleje, na to, jakich olejów używamy i do czego. Jednym z ciekawszych olejów jest olej z czarnuszki. Oczywiście należy na początku zaznaczyć, że żeby ten olej był zdrowy, to jego stosowanie ogranicza się tylko do stosowania w kuchni na zimno, jako dodatek do sałatek, zup, sosów, ale to nie o to chodzi. Ten olej jest bardzo zdrowy. O jego właściwościach, tych prozdrowotnych, które doskonale wpływają na nasze zdrowie, wie każdy, kto kiedykolwiek interesował się samymi nasionami czarnuszki. Te wszystkie właściwości czarnuszki są właśnie zawarte również w oleju z tych nasion. Już w starożytnym Egipcie olej z czarnuszki nazywano złotem faraonów. Dzięki tym wszystkim substancjom znajdującym się w czarnuszce mamy te wszystkie zalety tego oleju. Tym najbardziej podkreślaną substancją zawartą w tym oleju są tymochinon. Substancja, która według niektórych pomaga naszemu organizmowi walczyć z nowotworami, ograniczać szkodliwość tych zagrożeń. Olej z czarnuszki działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, ochronnie na miąższ nerek i wątroby. Właśnie do tego według niektórych przeciwnowotworowo. Jak wiemy, sama czarnuszka, tak samo olej z niej, świetnie działa na układ trawienny, w tym na przykład przeciwwrzodom. Pamiętajmy jednak o tym, żeby ten olej był tłoczony na zimno oraz żeby go spożywać właśnie na zimno, jako dodatek, ale jako dodatek właśnie niepodgrzewany, żeby go nie poddawać jakimkolwiek obróbce termicznej. Olej z czarnuszki jest również często stosowany w kosmetyce jako antidotum przeciwko łupieżowi oraz trądzikowi. Stosowany jest również przy leczeniu chorób skórnych i tego typu, czy też alergii. I właśnie tam wszystkie te zalety samej czarnuszki się ukazują i właściwie można, czy to nasiona, czy olej, stawiać znak równości pomiędzy nimi, ponieważ to, co się znajduje w nasionach, znajduje się również w oleju z czarnuszki. Dziękuję za uwagę, zapraszam do skomentowania, do ocenienia, do zasubskrybowania kanału na moje pozostałe filmy, na moje pozostałe kanały. Wszystkie linki znajdują się w opisie, są tam również linki do moich portali społecznościowych, czy to do Instagrama, czy to do Facebooka. Dziękuję za uwagę.